Dziesięciu ludzi, którzy zmienili świat na gorsze. Dziesięć. Twiggy Lelson, angielska modelka, aktorka i piosenkarka. To niestety jej zawdzięczamy lalki Barbie oraz dzisiejsze wychudzone modelki jako ideał piękna. To właśnie ona była pierwowzorem słynnej blond zabawki dla dziewczynek. Do dziś słyszy się o przypadkach, w których dziewczyny mają kompleksy, bo nie wyglądają jak manekiny z okładek. Wino za to można śmiało obarczyć tę oto panią. 9. Nostradamus. Wróżby, przepowiednie czy jasnowidzenie były obecne od zawsze. On jednak, zwykłych zabobonów, zrobił z tego naukę. Jego zwolennicy twierdzą, że przewidział śmierć księżnej Diany, czy atak na WTC. Inni zaś widzą, jak bardzo te teorie są naciągane. To Nostradamus jest ojcem wszelkich pseudonauk, które nie okłamujmy się w większości nie mają naukowych podstaw. 8. Karol Darwin. Choć sama teoria ewolucji jest oczywiście wielkim osiągnięciem, to trzeba przyznać, że przyciągnęła ze sobą wiele nieszczęśliwych zdarzeń. Sterylizacja niepełnosprawnych i przestępców, holokaust, zaprzestanie wsparcia socjalnego dla najbiedniejszych to tylko kilka przykładów, które wprowadzili w życie skrajni zwolennicy nie teorii ewolucji, ale teorii dosłownie pseudoewolucji. Co Wy myślicie o teorii ewolucji? Dajcie znać w komentarzach. 7. Adolf Hitler. Nie trzeba go nikomu przedstawiać. Jego postępowanie przekroczyło wszelkie granice i zmieniło myślenie na temat ras i podejścia do drugiego człowieka. Najważniejsze jest jednak to, że udowodnił, że za pomocą łatwych socjotechnik i manipulacji nastrojami społeczeństwa można osiągnąć każdy cel. 6. Papież Urban II. Do czasów tego człowieka chrześcijaństwo wcale nie cieszyło się złą sławą. Oczywiście miało lepsze i gorsze chwile, ale to on odpowiada za wprowadzenie wypraw krzyżowych. Urban II odpowiedzialny jest za śmierć tysięcy osób, głównie chłopów, którzy zmuszeni byli do udziału w imię wiary w świętej wojnie, mającej na celu odbicie ziemi świętej. Jak patrzycie na przeszłość Kościoła, piszcie w komentarzach. 5. Napoleon Bonaparte. Choć Polacy w większości nie mają zastrzeżeń do francuskiego cesarza, a nawet niektórzy wynoszą go na piedesto bohatera, to właśnie on odpowiedzialny jest za upadek wielu państw europejskich. W trakcie jego podbojów, największe mocarstwa i najbogatsze kulturowo kraje zatraciły się w chaosie. Ciekawostka: to Napoleon zmienił w wielu krajach ruch z lewostronnego na prawostronny. 4. Hamurabi z Babilonu. Słynny król jako pierwszy zapisał prawa i umieścił je pod postacią kodeksu. Choć w szkole naucza się wiele rzeczy na ten temat, to nikt nie wspomina, że dał on początek bardzo złym rzeczom. Po pierwsze, jest to pierwszy dokument legalizujący niewolnictwo, które następnie było obecne w różnych częściach świata przez blisko 4000 lat. Po drugie, kodeks był bardzo niesprawiedliwy, dający jednym grupom społecznym wiele więcej praw niż innym. 3. Franklin Roosevelt, człowiek odpowiedzialny za atak atomowy w Japonii. Choć naród kwitnącej wiśni wcale nie wykazywał się większym humanitaryzmem w trakcie II wojny, to trzeba zauważyć, że przed bombardowaniem doprowadzono do wielu prób nuklearnych wyniszczających florę i faunę w różnych miejscach. Skutki tamtych działań odczuwamy do dziś i mam nadzieję, że już nic złego w związku z tym się nie wydarzy. Zdania co do tego przywódcy są podzielone. Piszcie w komentarzach, co wymyślicie: 2. Osama Bin Laden Choć niestabilność Bliskiego Wschodu i ciągłe ingerencje świata zachodniego w tamtejszą politykę to problem, który istnieje od dawna, to Osama Bin Laden przeniósł konflikt na nowy poziom. Ataki na WTC wywołały strach w wielu państwach, zaś wizja Ameryki jako bezpiecznej przystani legła w gruzach. Największy problem jest taki, że przywódca al znalazł wielu naśladowców, z którymi do dziś nie możemy sobie poradzić. I jeden, Włodzimierz Lenin, przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych w bolszewickiej Rosji, inspirował się tezami Marksa. Choć rewolucja socjalistyczna się udała, to nie była subtelnym politycznym przewrotem, ale krwawym buntem. Wszystko to, co nastąpiło później, pokrążyło Europę w biedzie i zacofaniu na długie lata. Cały wschód należący do bloku komunistycznego pod rządami socjalistów upadł tak bardzo, że do dziś wydaje się zacofany gospodarczo względem kapitalistycznych sąsiadów. Co myślicie o dzisiejszych komunistach? Waszym zdaniem powinno się pozwalać na takie zachowania? Dzięki za obejrzenie do końca, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję oraz koniecznie obejrzyjcie mój poprzedni film o znanych firmach, które współpracowały z nazistami.